Księże biskupie, drodzy ojcowie, wszyscy dostojni goście, panie, panowie. Jestem w dość trudnej sytuacji, występując jako ostatni. Pozwólcie więc, że oderwę się od tekstu, który przygotowałem i zwrócę uwagę na pewne elementy, które w nim są, a które stanowią niejako dopełnienie tego, co już zostało powiedziane. Otóż, tak jak zostało stwierdzone, celem III Rzeszy Niemieckiej, narodowych socjalistów, było eksterminowanie wielu narodów. Natomiast to, czym różni się los Polaków, Białorusinów, Ukraińców od losu polskich Żydów i Żydów z innych krajów europejskich, to dążenie III Rzeszy do tego, aby ich eksterminować totalnie, aby nikt nie pozostał przy życiu. Zbudowano machinę śmierci ośrodków zagłady natychmiastowej, ale też pamiętajmy, że na terenie naszych województw wschodnich i dalej na wschód od dawnych granic Rzeczpospolitej mordowano w inny sposób. Wyganiano 2, 3, 10 tysięcy ludzi poza granice miasteczka, miasta, na doły śmierci i tam rozstrzeliwano. Bez komór gazowych. Takiego losu doświadczyli Żydzi Kresowi w 1942-1943 roku. Był jeszcze jeden element niemieckiej polityki eksterminacji Żydów europejskich. Mianowicie dążenie do tego, aby jak najbardziej zohydzić Żydów w oczach ich sąsiadów i współobywateli. Przedstawiano ich jako tych, którzy rzekomo doprowadzili do wojny, jako tych, którzy roznoszą choroby zakaźne. Niemieckie zabiegi dawały częściowe rezultaty i tak jak już to było powiedziane, znalazły się jednostki pozbawione hamulców moralnych i głuche na wezwania Polskiego Państwa Podziemnego, aby nie przykładać ręki do prześladowań i zbrodni. Ale też bardzo szybko Niemcy zrozumieli, że nie zdołali uwikłać w swój antysemityzm podstawowej części polskiego społeczeństwa, że nieprzerwanie są utrzymywane kontakty między tak zwaną aryjską i niearyjską stroną wsi i miast okupowanej Polsce. Dzięki temu nie nastąpiło wymarcie z głodu większości więźniów kilkuset gett. Chociaż oczywiście skuteczny szmugiel żywności dla ponad 3 milionów ludzi był niemożliwy i liczba ofiar śmierci głodowej przekroczyła w latach 1941-1943 z pewnością ponad 100 tysięcy osób. Ale byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie stały, nielegalny handel, za który groziły surowe kary uczestniczącym w nim ludziom. Przygotowując od lata 1941 roku totalną eksterminację Żydów, Niemcy założyli, że ich plan zostanie zrealizowany skutecznie tylko w sytuacji przerwania więzi nadal łączących chrześcijan i Żydów. To temu miało służyć rozporządzenie z połowy października 1941 roku, w którym niemiecki doktor nauk prawnych Hans Frank wprowadził na terenie Generalnego Gubernatorstwa karę śmierci dla Żydów za niedozwolone przebywanie poza gettami i obozami, a także za udzielanie im jakiejkolwiek pomocy. Generalne gubernatorstwo obejmowało 37% terytorium przedwojennej Polski i przebywało na jego terenie w tym czasie, jesienią 1941 roku, około 18 milionów polskich obywateli. Na polskich terenach wcielonych do innych okupacyjnych jednostek administracyjnych nie obowiązywały normy prawne tej rangi. Tam o zadaniu śmierci Żydom i udzielającym im pomocy ludziom rozstrzygała wola niemieckiego urzędnika
lub funkcjonariusza. Rozporządzenie Hansa Franka o surowym karaniu za pomoc Żydom było szeroko upubliczniane i uzupełniane w 1942 roku o nowe obostrzenia. W ramach tych nowelizacji kara groziła za to, że ktoś nie poinformował o niesieniu pomocy. Już nie tylko za niesienie pomocy, ale również za zachowanie dla siebie informacji, że taka pomoc jest świadczona. Okupanci dbali o to, aby wiadomości o karach spadających na niepokornych szeroko rozchodziły się wśród ludności. Terror i wikłanie w zło były metodami ich działania. Od wiosny 1940 roku do późnej jesieni 1942 roku na terenie okupowanej Polski nie było polskich oddziałów partyzanckich. Ludzie ruchu oporu koncentrowali się na działaniach organizacyjnych, pozyskiwaniu ochotników, gromadzeniu broni. Za dnia polskie miasta i wsie wszechwładnie kontrolowali Niemcy dysponujący kilkudziesięcioma tysiącami członków formacji policyjnych i urzędników zmuszanych do współpracy. Ważne jest, aby opowieść o pomocy, o relacjach wzajemnych zakotwiczać na osi czasu. Do tego nawiązał pan ambasador dr Liwne. Otóż miejmy świadomość, że właśnie w momencie, gdy te zorganizowane formy pomocy stały się faktem od września 1942 roku, 1,5 miliona polskich Żydów już nie było. Polskie państwo podziemne przystąpiło do ratowania tych, którzy nadal wegetowali w gettach czy w obozach pracy dla Żydów. Uświadomienie sobie istoty zamierzeń niemieckich narodowych socjalistów przez ofiary Holokaustu skłoniło tysiące z nich do ucieczek z gett i obozów. Przetrwanie po tzw. aryjskiej stronie było możliwe tylko dzięki pomocy idących pod prąd niemieckiej polityki Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Litwinów czy osób innej narodowości. Wola życia ściganych Żydów i odwaga ratujących zostały skonfrontowane z bezwzględnością i zapiekłością oprawców. Dobro zostało skonfrontowane ze złem. Nie ulega wątpliwości, że z kilkudziesięciu tysięcy Żydów, którzy ostatecznie przetrwali na terenie Polski poza gettami, obozami, więzieniami, większość zawdzięczała to odwadze i determinacji ratujących, działających w oparciu o indywidualne decyzje. O decyzje, które zapadały, które podejmowano we własnym sumieniu, które zapadały w kręgu najbliższej rodziny, a ratowano dzięki środkom własnym i tym, którymi dysponowali ratowani Żydzi. Liczba Żydów znajdujących się pod opieką polskich organizacji podziemnych jest szacowana na kilka tysięcy osób. To padło już w wystąpieniu pana prezesa Nawrockiego. I to jest bardzo istotne. Spośród kilkudziesięciu tysięcy ocalonych Żydów, absolutna większość ocalała dzięki odwadze ludzi działających indywidualnie, nie mających wsparcia organizacyjnego. I teraz, aby jak gdyby dopełnić tę opowieść, która, ten obraz, który został przedstawiony, padło już nazwisko Teresy Prekerowej. Ona była sprawiedliwą wśród narodów świata, ale była również po wojnie badaczką dziejów zagłady i relacji polsko-żydowskich. W ramach swoich badań poddała analizie pewną grupę
ludzi odznaczonych właśnie tytułem Sprawiedliwych wśród narodów świata, jako egzemplum wielkiego środowiska tych, którzy udzielali pomocy. I ta analiza daje nam ciekawą wiedzę o tym, kto i gdzie pomaga. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim spośród tych dziesiątków tysięcy ocalonych większość przetrwała dzięki pomocy mieszkańców wsi. Ponad 55% tych, którzy ukrywali kilka i więcej dni zbiegów z gett i obozów, to byli polscy chłopi na terenach na zachód od Bugu i Sanu. Oczywiście na terenach wschodnich województw w większym stopniu ta pomoc była niesiona przez chłopów ukraińskich czy chłopów białoruskich, bo to oni dominowali na tamtych terenach wśród miejscowej ludności. Drugą kategorią, warstwą społeczną, która udzielała pomocy w największym zakresie, to inteligencja. 30%. Oceniając pozostałe, kilkanaście procent, to ludzie kwalifikowani jako robotnicy i w końcu kilka procent to osoby definiowane jako przedstawiciele drobnomieszczaństwa. Jak powiedziałem, w największym stopniu Żydzi uzyskali pomoc i przetrwali na polskiej prowincji, na terenach wiejskich, na terenie małych miasteczek. Być może dlatego, że obiektywnie rzecz biorąc łatwiej było tam przygotować miejsce ukrycia, czy to w obejściach, czy to w pobliskim lesie, do którego można było dostarczać żywność. Natomiast trzeba też podkreślić, że spośród tych 40% osób, które przetrwały w miastach, o których pisała Teresa Prekerowa, 50% przetrwało w Warszawie. Bez wątpienia Warszawa jest tą aglomeracją polską, w której na największą skalę udzielano, proszę Państwa, pomocy. Gdy charakteryzowano środowisko ludzi tworzących Żegotę, wskazano na jego różnorodność polityczną. Natomiast gwoli uściślenia trzeba wyraźnie wskazać. Ci ludzie, którzy kierowali Żegotą, byli bardzo aktywni w niej, to przedstawiciele przedwojennego Stronnictwa Demokratycznego, Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej, Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Wśród pomagających byli również przedstawiciele Ruchu Narodowego, ale należy uzupełnić, że oni czynili to przede wszystkim jako na własną rękę w zakresie decyzji podejmowanych prywatnie. I proszę Państwa, dzięki właśnie rzeszy tysięcy osób podejmujących decyzje o ratowaniu przetrwało kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Jak wskazałem, ta liczba dokładna nigdy nie została ustalona. Nie wszystkie nazwiska możemy wymienić, ale poza tymi, które jeszcze nie padły, to przypomnijmy, że w ramach Żegoty działali między innymi Władysława Homsowa, Piotr Gajewski, Julian Grobelny, Emilia Chiżowa, Maria Kahn, Tadeusz Rek, Stefan Sendłak, Irena Sendlerowa, Jan Żabiński. Te nazwiska już Państwo dzisiaj słyszeliście.
Też może taka dodatkowa informacja dotycząca wyników badań Teresy Prekerowej. Otóż proszę Państwa, przede wszystkim pomagali ludzie w wieku powyżej 25 roku życia. Prekerowa wskazywała, że młodzież na ogół, stawiając opór Niemcom, angażowała się w inne jego formy niż taka codzienna, żmudna praca. Pomagali w większości ludzie pozostający w związkach małżeńskich, dlatego że od strony praktycznej takim osobom łatwiej było wyjaśnić, dlaczego dokonują zakupu większej ilości żywności, jako zakamuflować swoją akcję pomocową. I też komu, proszę Państwa, pomagano? Przede wszystkim sąsiadom, kolegom z pracy, kolegom ze szkoły, z uczelni. I tu jest takie określenie, iż to była kwestia ryzyka i zagrożenia. Pomagano właśnie w ponad 50% takim osobom, które znano, obawiając się prowokacji, obawiając się działań niemieckiej agentury. Kolejne 25% to są przypadki, gdy pomagano osobom rekomendowanym przez osoby, którym się ufało, bo te osoby same nie mogły świadczyć pomocy, bo były zagrożone, obserwowane, więc szły do swoich przyjaciół czy też krewnych, zwracając się o to, aby udzielić wsparcia prześladowanym Żydom, i to wsparcie było przez te osoby udzielane. Tylko w 10% pomoc była świadczona osobom niejako zupełnie obcym. Ale to, że tak się działo, wynikało, jak powiedziałem, ze sytuacji stworzonej przez władze okupacyjne, z terroru, z przewrotności, z przewrotnego sposobu działania okupantów. Proszę Państwa, Adolf Berman, jeden z aktywistów podziemia żydowskiego, działający w ramach Żegoty, napisał po wojnie, cytat: przy opisie martyrologii Żydów w Polsce podkreśla się nieraz cierpienia, jakich ukrywający się Żydzi doznali od polskich szantażystów i donosicieli, granatowych policjantów, faszystowskich chuliganów i innych mentów społecznych. Mniej się natomiast pisze o tym, że tysiące Polaków narażało swe życie, udzielając pomocy Żydom. Pianę i brud na powierzchni spienionej rzeki widać łatwiej niż głęboki, podziemny, czysty nurt. Ale ten nurt istniał. Jesteśmy dziś tu, aby uhonorować tych, którzy w ramach Rady Pomocy Żydom, a w większości indywidualnie, nieśli pomoc współobywatelom i niekiedy cudzoziemcom skazanym na śmierć przez narodowo-socjalistycznych ludobójców rodem z Niemiec i Austrii. Dziękuję bardzo.